Ogólnie masakra, nie polecam Kataru, ale za to polecam Oreo. Jeżeli ktoś potrafi mi wytłumaczyć, o co chodzi w tej reklamie Oreo, co koleś śpiewa i mówi coś o rekinie, albo o wilku, to byłabym wdzięczna, bo nie kumam, o co tam chodzi. I hej, cześć, z tej strony Zuzka, kanał Kulturalna Szafa, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj będziemy mówić o powieści, ta, która jest moja polecajka, ale moja polecajka jest tam dlatego, że przeczytałam tą powieść po angielsku. Przeczytałam tą powieść po angielsku, ponieważ moja koleżanka z bloga Review Junkie, którego będziecie mieli w opisie, Ania, powiedziała, że to jest najlepsza powieść, to jest najlepsza autorka, jaka jest, jeżeli chodzi o New Adult. Mówię, stara, najlepszą autorką, jeżeli chodzi o... Ona, nie, Zuza, nie, Przeczytaj Tijan. Jak przeczytasz Tijan i powiesz mi, że to jest słabe, to wtedy pogadamy. No to przeczytałam Tijan. No i nie mogę powiedzieć, że to jest słabe, bo jest zarąbiste. Jeżeli jeszcze się nie domyśliliście, o jakiej powieści mówię, to mówię o Fallen Crest Academia, czyli polskiej wersji Fallen Crest High od Tijan. I jestem pod wrażeniem, że ta powieść w końcu jest w moich rękach i jeszcze jestem pod większym wrażeniem, że ta powieść ma z tyłu moją polecajkę. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co myślę na temat Fallen Crest Academia od Tijan, czyli najlepszej powieści New Adult, jaką ostatnio czytałam, to zapraszam. I mówiąc o Tijan, oczywiście powtórzę to, co mam napisane na mojej polecajce, że Tijan tworzy powieści, które nie skupiają się głównie na romansie. Tijan tworzy powieści, w których romans ma być gatunkiem, ale jakby... Ale nim nie jest. Jest tak, że historie, które tworzy Tijan, bardziej skupiają się na rozwoju bohaterki, bardziej skupiają się na rozwoju fabuły, na rozwoju tego, co się działo w życiu bohaterki, na jej tajemnicach, na tym, co tam się dzieje, na relacjach rodzinnych, na relacjach z braćmi, na relacjach z ludźmi, niż na samym romansie, samym wątku romantycznym, samym wątku erotycznym. Więc od razu wam mówię, że Fallen Crest Academia nie jest erotykiem. Nie jest erotykiem. Jest powieścią po prostu obyczajową z dodatkowym wątkiem romantycznym przez troszeczkę erotycznym. Ale mówiąc o Fallen Crest Academia, o co tu tak naprawdę chodzi? Więc mamy do czynienia z główną bohaterką, która ma pewien problem, ponieważ jej matka rozwodzi się z ojcem głównej bohaterki, no i idzie i okazuje się, że miała, dlatego się rozstaje, że miała romans z pewnym facetem, który jest z ojcem braci Kate. A bracia Kate są najbardziej znanymi braćmi w całym mieście, ponieważ w całym Fallen Crest, ponieważ są to bracia, którzy chodzą do szkoły publicznej, chociaż mają hajsu jak lodu, chodzą do szkoły publicznej i są znani z tego, że sprawiają kłopoty. No i sprawiają kłopoty tak, że na przykład rzucają w twój dom koktajlem Mołotowa, jeżeli cię nie lubią. To są po prostu tak zwani bad boysi, którzy robią gnój na dzielni i ty się właśnie ich boisz. I główna bohaterka, która ma ich w sumie gdzieś, ma gdzieś ich historię, ma w ogóle, ma tak naprawdę gdzieś wszystkich, obchodzi ją tylko i wyłącznie ona i jej bieganie, nagle trafia pomiędzy tych braci, nagle trafia w ten cały imprezowy, niebezpieczny świat gangsterski i nagle jej świat totalnie się zmienia, bo codziennie odkrywa nową prawdę o swoim życiu, o swojej przyszłości, i o swojej rodzinie. Więc wyobraźcie sobie, że ona nie dostała na łeb. Ja nie wiem, jak ona to zrobi. I jeżeli chodzi o fabułę, to by było tak naprawdę na tyle. Ale dlatego na tyle, że nie chcę wam bardzo zdradzać, co tam się dzieje, jakie tam są powikłania, co tam się w ogóle tiro, jakie tam są romanse. Nie powiem wam w ogóle, z kim jest romans, bo tego też się musicie domyślić. No to jak już wiecie mniej więcej, o czym jest ta powieść, no to przejdźmy to właśnie do głównych bohaterów, głównej bohaterki i do braci Kate, ponieważ oni chyba najbardziej was interesują w całej tej historii. Więc jeżeli mówimy o głównej bohaterce, to jest to typ bohaterki, który ja uwielbiam, ponieważ jest to bohaterka silna, jest to bohaterka, która ma po prostu wszystko gdzieś, ona sobie radzi sama, ona ma totalnie wszystko gdzieś. Nie interesuje ją to, kim są bracia Kate, nie interesuje ją to, czy oni ją lubią, nie interesuje ją to, kim jest ojciec Kate'ów, nie interesuje ją też to, co uważa na temat jej zachowania matka. Fajną cechą sam jest to, że ona nie daje emocjami sobą zawładnąć. Ona jest taka, że jest taką, tak jakbym mogła ją określić, takim jednym w sumie, jednym takim,
takiej, wiecie, rzucę to i wy będziecie wiedzieć, jakie to bohaterki chodzi. Zimna suka. Ona jest po prostu zimną suką. Ona po prostu robi co chce, jak chce, gdzie chce, mówi co chce i ma po prostu wszystko, gdzie jest. Emocje do niej nie dochodzą, ona jest pusta. Po prostu jej twarz jest pusta, jest maską. Z jednej strony jest to naprawdę świetna, zarąbista bohaterka. Z drugiej strony jest to tak tajemnicza postać, jest to tak tajemnicza postać, że wy po pierwszej części nie wiecie nawet, kim ona jest. Nie macie pojęcia. I to jest świetne właśnie, Tijan tak to rozegrała, że nawet jeżeli jest to pisane ze strony głównej bohaterki, to wy i tak nie wiecie, kim ona do końca jest. Jakie ona tajemnice kryje i co tak naprawdę siedzi jej tam głęboko w głowie. A przechodząc do braci Kate, to mamy Masona i mamy Logana, a Mason jest starszy, Logan jest młodszy. I moje serce po prostu... Nie potrafię wybrać pomiędzy nimi. Chciałabym, ale nie potrafię. Ponieważ Logan jest tym takim śmieszkiem, heheszkiem, cwanym, aroganckim kolesiem, który po prostu idzie na imprezę, rzuca ci kilka tekstów i tu jeszcze, ty już jesteś jego. A Mason jest tym cichym, tajemniczym bad boyem, który jest, widać, że jest mega inteligentny. Jak coś rzuci, to czuć tą inteligencję, czuć to cwaniactwo, ale równocześnie ty po prostu też nie możesz, no nie możesz. I oni, będąc tak różnymi charakterami, wciąż się mega zarąbiście dopełniają i tworzą niemożliwie dobry duet. Razem jeszcze sam tworzą świetne, po prostu niesamowicie dobre trio. Mamy to rzeczywiście bohaterów pobocznych i ci bohaterowie poboczni też fajnie się tam rozwijają gdzieś w tle, przewijają się, fajne pojawiają się wątki takie poboczne, że ta z tym, ta ma taki problem, ten ma taki problem. Tutaj pojawia się taki inny wątek, wątek ojca Sam. W ogóle mega naprawdę świetnie rozłożone są te wątki, świetnie rozłożone są te historie. Nie nachodzą na siebie, nie gubią się, wiadomo co się gdzie dzieje. No ale przejdźmy do tej fabuły, głównej fabuły, ta, która was interesuje, czyli jak się ta książka tam rozwijała, historia. I słuchajcie, mam tutaj pewien problem, ponieważ w angielskiej wersji było tak, że mi wszystko pasowało, było tak, że wszystko mi się łączyło, nie była ta fabuła taka pocięta, nie była taka wyrwana czasami z kontekstu, a w polskiej wersji po tym jak Kat mi powiedziała, że coś tam jej nie gra fabularnie, jakby historycznie, mówię, no dobra, okej, okay, no to jakby sprawdzę to, przeczytam to po polskiej wersji i powiem wam, że zaczęłam też to wyhaczać. Wyhaczyłam to, że ta powieść jest czasami porwana, urwana w niektórych momentach i nie za bardzo wiadomo, co z tym zrobić. Teraz nie wiem, czy to jest wina tłumaczenia, czy to jest wina samej historii, czy to jest po prostu moja wina tego, że mi się tak ta powieść podobała, tak się w nią wkręciłam w wersji angielskiej, że nawet nie zwróciłam uwagi na to, że są jakieś błędy. Ale na przykład właśnie jak ktoś mi już zwrócił uwagę, że są błędy, no to zaczęłam na nie zwracać uwagę, więc nie, słuchajcie, nie zwracajcie uwagi, nie ma błędów, nie ma. Jeżeli chodzi o fabułę, no to rozwój fabuły dla mnie w tej angielskiej wersji, no rozwój dla mnie fabuły był świetny, był po prostu mega fajnie rozłożony. Wciągasz się w tą książkę, najlepsze, Tijan pisze takim stylem, że ty się po prostu wciągasz w tą powieść. To nie jest tak, że ty ją tak czytasz i tak dalej, rozkminiasz, kiedy oni będą razem i dlaczego i coś tam. Nie. Po prostu siadasz, czytasz i dochodzisz do 250 strony i wtedy dopiero tak się łapiesz za łeb i o Boże, która jest godzina w ogóle? No i jeszcze dochodzi to, że jest ten wątek romantyczny, który nie rzuca się na pierwszy plan. I dla mnie on jest niesamowicie dobrze rozłożony. Naprawdę jest niesamowicie dobrze rozłożony. Mega. Po prostu czyta się to niesamowicie szybko, niesamowicie dobrze. No i jak dochodzisz co do czego, to ta scena jest taka hot, hot, hot. Też bym tak chciała. No i ogólnie nie powiem wam, z kim jest ta scena, nie powiem wam, w którą stronę pójdzie Sam, czy w stronę tajemniczego Masona, czy w stronę mega zabawnego, aroganckiego Logana, bo niestety no... nie mogę wam tego powiedzieć, bo zniszczyłabym wam fabułę książki. Więc tego wam nie powiem, ale oczywiście zachęcam. I jeżeli nie zachęca was ta okładka i nie zachęca was to nazwisko, to nie wiem, co może was zachęcić do przeczytania tej książki, ale mam nadzieję, że ja w jakiś sposób to zrobiłam. No i
Podsumowując, mówiąc o Fallencrest Akademia, naprawdę warto przeczytać. Jest to jedna z powieści New Adult, które ja uwielbiam. Jest to powieść, która właśnie ma niby ten romans, jest niby gatunkiem romansu, ale jednak nim nie jest. I ten romans jest tam gdzieś w tle, a ty zastanawiasz się, kiedy dojdzie do tego boom, kiedy dojdzie do, bo pomiędzy bohaterami do tego ciach i po sprawie. Więc ogólnie mam nadzieję, że was zachęciłam, mam nadzieję, że sięgniecie po Fallencrest Akademia, bo naprawdę, ale naprawdę, 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 naprawdę warto, nie tylko dla Sam, ale też dla braci Kate. A jeżeli już nie dla fabuły, jeżeli nawet ta fabuła jest porwana, słuchajcie, bracia Kate, główna bohaterka, wszystko, no bo wszystko, ale mówię wam, wszystko, wszystko, wszystko wam wynagrodzą, więc oczywiście zachęcam jeszcze raz do czytania powieści. Dziękuję wydawnictwu Kobiece za podesłanie powieści i za blurba w książce. Oczywiście zapraszam do klikania tego czerwonego przycisku subskrybuj, dawania łapki w górę i klikania dzwoneczka, bo będziecie wtedy wiedzieć, kiedy jest u mnie film. No i dajcie mi znać w komentarzu, co myślicie o Tijan, czy znaliście Tijan, czy sięgniecie po Fallencrest Akademia i czy czekacie na recenzję Antybrata, ponieważ będzie niedługo. Więc mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym filmie i na razie!